Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry No Man's Sky w wakacyjnym przeglądzie gier. Troszeczkę jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy na początku, ale wszystko przez to, że miałem pewne problemy z save'ami. To znaczy gdzieś ostatnio skończyliśmy w tej bazie takiej na powierzchni gdzieś. Wziąłem stamtąd, przeleciałem do swojej bazy z powrotem, zacząłem budować sobie tutaj więcej domek. Gdzieś się wybrałem po jakąś rzecz i znowu nacisnąłem jakiś skrót klawiaturowy, który spowodował to, że zginąłem. A później się coś skopało zupełnie z save'ami i nie mam pojęcia po prostu, w którym miejscu w tym momencie jestem. Podejrzewam, że tuż po tej śmierci, więc tam dużo nie straciliście generalnie rzecz biorąc. No poza tym, że gdzieś w jakimś miejscu padłem i szczerze mówiąc nie bardzo wiem gdzie, więc nie mam pojęcia, gdzie zostawiłem te pozostałe po prostu rzeczy i wszystkie rzeczy, powiedzmy, które miałem uzbierane, straciłem. Z tymi save'ami właśnie jest jakaś taka dziwna bardzo tutaj rzecz. Ja do końca kumam. Natomiast to, że ja po prostu ginę, to jest jedna głupia rzecz, że nie wiem jak zmienić. Mam pod... Jak sobie biorę G, manipulator terenu to jest tryb manipulatora. Mam błyskacz i mam laser wydobywczy. I ten laser wydobywczy ma jeszcze coś takiego jak działko geologiczne. I to działko geologiczne jest pod prawym klawiszem myszy. Jak ja sobie go skieruję pod nogi i przez przypadek nacisnę po prostu ten klawisz prawy, co się bardzo łatwo może zdarzyć, to po prostu ginę, bo wybucha mi to pod nogami. No i to właśnie się stało te parę odcinków temu. I co? I tak samo właśnie przed chwilą. Ale nie będę się może już tym już przejmował. No parę rzeczy żeśmy może trochę potracili niestety. Mamy pusty plecak. Ale dobrze, że przynajmniej to zidentyfikowałem. Znaczy muszę uważać, żeby przez przypadek sobie nie nacisnąć, kurczę, pod nogami tego działka geologicznego. Bo to jest strasznie upierdliwe, że tak powiem. Powinniśmy też sodu poszukać, szczerze mówiąc. Tlen to może niekoniecznie. Nie wiem, czy to się da jakoś, powiedzmy, przemapować gdzieś. Nie chce mi się już bawić troszkę w te. O, gościu będzie mnie tu skanował. Zostaw mnie w spokoju. Gdzie jest ten moduł? Tam gdzieś jest ten moduł zakopanych technologii. I nieznany budynek jeszcze. Możemy się w tamtym kierunku udać, tylko ja bym chętnie gdzieś po drodze sód sobie znalazł. Wow, kurde. Coś mnie tu strzeliło. Ale sód akurat mamy. Pył ferytowy. Tam jeszcze też mamy sód. Niebezpieczna flora. Moduł zakopanych technologii. To można by sobie oznaczyć. Jeszcze gdzieś tutaj był ten cały... Bo ja udawałem się, pamiętam, w kierunku tego. Podziemny artefakt. Gdzieś w tym kierunku się udawałem. No i właśnie próbując wydobyć ten nieszczęsny artefakt, sobie strzeliłem pod nogi. To jest troszkę irytujące po prostu. Być może się to da jakoś inaczej skonfigurować, nie wiem, no na razie... Na razie trochę muszę... O kurde. What? Oż kurcze. Dobra, załadmy go i tak potrzebujemy węgla. O, to jest tlen. No ten już przyleciał, kurde, dziabąk. Podziemny artefakt. Czemu 126, jak było mniej niż 126? Moduł zakopanych, to sobie zaraz tam pójdziemy. Na szczęście sodu jest w okolicy dużo, więc się nie obawiam. Ten. A
Ale to chyba nie jest ten podziemny artefakt. Bo przy którymś z tych podziemnych artefaktów właśnie się, że tak powiem, załatwiłem. Osiągnięto cel. Dobra, czy gdzieś tu jest ten podziemny artefakt? Kurczę, najgorzej, że jest akurat w tych krzakach. Kurde, w tych krzakach to jest trochę kiepsko kopać, wydaje mi się. Musimy sobie trochę sodu jeszcze pozbierać. Baza, artefakt. 73, to jest inny. Ten jest bliżej, bo on 129. Kurczę, to jest takie trochę dziwne, no bo on jest tu gdzieś w tym miejscu. Dobra, dobra, dobra. Włącz Wrench Reflektor X. Na razie reflektora nie potrzebuję. Dwadzieścia dziewięć, to chyba nie był ten. No i to jest gdzieś w tym miejscu. Ten artefakt jest gdzieś w tym miejscu. Tylko teraz, kurde, tam lata ten gość. Ja nie wiem, czy nie będzie miał, że tak powiem, coś przeciwko, jak ja będę tu dziury kopał. Może nie będzie miał. Tryb foto. Dobra, mam reflektor. Kurczę, ciężko w ten artefakt w ogóle trafić. To jest, kurczę, takie trochę bym powiedział. Nie wiadomo, czy to jest ten, czy jakiś inny. O, znalazłem grób swój. Dobra, to tam się możemy udać. Tylko go oznaczmy na razie. Wyłączmy sobie ten reflektor, bo go nie potrzebuję w sumie. No idziemy. Bo tam zgubiłem te wszystkie rzeczy, które miałem. Dobra, takie rzeczy chyba można sobie zbierać. Dobra, tu już byłem. Złożę miedzi, na razie miedzi nie potrzebuję. O, zwłaszcza, że wpadłem do dziury. Co ja właściwie mam teraz? Błyskacz, laser, manipulator.
W sumie trochę możemy... Łej! Wpadłem do dziury, którą sam wykopałem. Statek jest gdzie? Statek jest tam. Więc może najpierw pójdźmy do statku. Zostawimy sobie pewne rzeczy. Niech nam się na przykład miedź przetwarza. Tam jest statek i baza. Dobra, tu jest ta roślina, co taka strzelająca. Ja ją chyba rozwalę po prostu, bo mnie troszkę wkurza. Czy coś ja mogę tutaj do statku przerzucić? Złoto mam. Bulwa szpiku, bateria, góra rdzy. Srebro. No nie bardzo. Sód, węgiel, miedź, diwodór, jeden diwodór. To akurat mało. Najwyżej się wyrzuci ten diwodór jeden. Mamy trochę drewna, więc możemy sobie dokończyć bazę. Tu tak jak mówiłem, zacząłem troszeczkę bazę stawiać. Idea jest taka, żeby zrobić dwa piętra, z tego względu, że na jednopiętrowych nie wszystko się mieści w środku później. Teraz bym chciał daszek. Jesteś w stanie... Pył ferytowy. A, dobra. Czyli tu potrzebujemy jeszcze trochę pyłu ferytowego. To się da zrobić. Gdzie jest ten mój grób cały? Tam. Całkiem spory kawałek, ale okej. Tędy chodźmy, bo tam jest ten strzelający taki. No dobra. O! Tak, to może nie rób. Chcę przyspieszyć troszkę to poruszanie się. Okej. Tu są wszystkie moje bety. Widać dziurę, od której zginąłem. No i? Czy ja mogę tutaj odzyskać rzeczy? No dobra, to zaraz będziemy się tutaj ten... dane nawigacyjne... co można by w ogóle wyrzucić? Sód można, miedzi mamy, węgiel mamy. Można by spróbować tak, doładować, co się da. To można naładować. Pył ferytowy potrzebujemy, ale możemy go na razie pozbyć się. Czysty feryt, dobra, modryt. Kryształy szronu, diwodur, sól, góra rdzy i tak dalej. Dobra, i tak nie mamy miejsca w tym momencie w plecaku, więc ja wrócę do statku. Spróbujemy trochę zużyć, przerobić pewnych rzeczy. Właśnie, miałem ją mieć tam zostawić i o tym kompletnie zapomniałem. Zawsze tu możemy wrócić, mamy oznaczone to miejsce.
Wycieńczenie. No dobra, wycieńczenie. No, muszę uważać z tymi po prostu. Z tym trybem dla działka geologicznego, bo to jest takie po prostu bardzo w tym multinarzędziu przynajmniej no łatwo się, może tak powiem, zabić. O, nie bardzo to chciałem zrobić. Te rośliny są strasznie wkurzające. Kurde, ja ją chyba rozwalę po prostu. Chodź tu. Trochę mnie denerwuje tutaj. Zróbmy sobie zarządzanie bazą. To na pewno się da do tego. Nie do kombinezonu chcę, odwrotnie. Z kombinezonu. Góra rdzy. W zasadzie to nie, dobrze. Z multinarzędzia, nie, ze statku. To przenieść do kombinezonu. Natomiast z kombinezonu dane nawigacyjne można przenieść do statku. Dioksyd, czysty feryt. Nie wiem, co to, do czego ten modryt. Pojemność 0. Dobra, dobra. I teraz to, co chciałem zrobić, to możemy sobie po prostu przetworzyć miedź w metal chromatyczny. W ogóle górę rdzy też można będzie przetworzyć w coś innego. Tetrakobalt. Gdzie ja mam mieć? Tu nie, metal chromatyczny, złoto, tryt, czysty feryt, węgiel, tlen, sód. Tu jest mieć. No właśnie. No my się zajmiemy tutaj budowaniem. Czy my możemy umieścić? Nie, to takie drzwi to nie byłyby zbyt praktyczne. Pyłu ferytowego nie mamy. A, bożem się nie pozbierał. No dobra. Pył ferytowy to zaraz będziemy mieć. Manipulator nie, błyskacz nie, laser wydobywczy. Dobra, nie ma tego drona, więc moglibyśmy pozbierać troszkę pyłu. A już przyleciał dziad. Dobra, bierzemy. Na dobrej wysokości to zrobiłem, na dobrej wysokości. No i mamy domek. Mamy domek. Taki kijowy, bo kijowy, ale jest ok. Teraz tak, czy komputer bazy się da stąd przenieść? Chyba się nie da do środka przenieść. Nie, da się podnieść. Nie można usunąć. No dobra, właśnie to jest to, że tego komputera nie można podnieść, ale to sobie do środka damy, mobilny rafinator. Teraz tak, tu możemy wrzucić rdzę, bo to się w pył ferytowy przetworzy.
Gdzie mam tą rdzę? Góra rdzy. No i dobra, teraz zobaczmy, co i gdzie tutaj mamy. Może coś by się jeszcze... Czysty feryt, pył ferytowy. Bo chciałbym troszkę zoptymalizować te nasze tutaj rzeczy. Srebro, kurczę, srebro to w ogóle trzeba będzie sprzedać. Te jakieś bulwy, jakieś sześciany wiru. To chyba się musimy wybrać w tym celu do tego. Chyba do jakiejś bazy. Moduł technologiczny nie mamy. Tego też nie zrobimy, ale to metal chromatyczny możemy naprawić. Krótkie spięcie. Jak to brak komponentów? 162 z 200. To trochę mało jeszcze tego metalu chromatycznego. A my mamy jeszcze jakąś miedź? Nie. Czyli trzeba by troszkę jeszcze miedzi dozbierać generalnie i wtedy można zużyć cały metal chromatyczny na coś takiego. Okej, dobra. Na statku już miejsca nie ma. Jak moglibyśmy tu zoptymalizować to? Ja bym to... Tak, budynek mamy. Czy też nie można jakiś szafek robić? Czy tego typu rzeczy? To się jeszcze przetwarza. Ile to potrwa? 3 minuty. O kurczę. Zobaczmy, czy coś mamy tutaj w okolicy ciekawego. Sód, takie rzeczy mnie nie interesują. A coś, co można by się blisko... Uran. Kurczę, tylko że uran... Uran byłoby fajnie. Czy tą uszkodzoną maszynerię żeśmy robili? Chyba żeśmy sprawdzali. Szkoda, że nie one, że te uszkodzone maszynerie na przykład nie są oznaczane. Na zasadzie, że dobra, byliśmy tam i już nic się nie da z tym zrobić. Pamiętam jeszcze o tym, że musimy skanować. Zdaje się, że jednego ptaka latającego przeskanowałem, ale jeszcze potrzebujemy dwie, jakieś dwa dinozaury. Nie wiem, czy ten jest skanowany, zaraz go sprawdzimy. Ale wydaje mi się, że ten już jest skanowany przez nas, więc tu akurat nie ma za wiele tych... Nie wiem, czy na inną planetę nie musimy się wybrać. Tak, ten już jest wyskanowany. A może tutaj nie byłem? Bo to takie zaczajone bardzo. Gdzie jest ten cały? Osiągnięto cel, uszkodzona maszyneria. Nic nie widzę. Gdzie ta uszkodzona maszyneria jest? Gdzieś tutaj najwyraźniej, ale szczerze mówiąc, ciężko się tu jakoś... zorientować. A, tu jest. No właśnie. To tego na pewno żeśmy nie odwiedzali. Kobalt. O kurczę, czyli tu potrzebujemy kobalt. Dobra, w którym kierunku idę? Gdzie jest nasz statek? Tu, no w tym kierunku. Czemu nam podtrzymywanie życia tak spadło straszliwie? Dobra, tu możemy na chwilę wejść. Może z tetrakobaltu się coś robi. Z
Zaraz zobaczymy. Pył ferytowy, wodór i tak dalej. W sumie mógłbym to do środka wziąć, ale dobra, na razie może nie. Pył ferytowy. Czy my coś innego tu możemy wrzucić? Kryształ szronu, to nie wiem w co. Górę rdzy to zaraz będziemy przetwarzać. Sód pewnie w azotan się da zrobić. A tetra kobalt w co? Zjonizowany kobalt. To niekoniecznie jest to, co bym chciał uzyskać. Tam był jakiś inny, zwykły kobalt. A kryształ szronu jest po prostu węgiel. To możemy się tego pozbyć. Szczerze mówiąc, to bardzo szybko wyjdzie. Zwolnić sobie miejsce. Pył ferytowy, czysty feryt. A to? Co to jest? Modryt. W kopryt. Dobra. Na razie i tak nie wiem, co do czego jeszcze mogłoby się to przydać. Więc a Divodur? W galaretę Divodorową. No to w sumie możemy przetworzyć. O kurde, jak długo to będzie robiło. Dobrze. Do tego miejsca... Ile mamy miejsca w kombinezonie? Trochę mało. Raz, dwa, trzy, cztery miejsca. To może wystarczy. Ja bym się wybrał, gdzie jest to miejsce naszej śmierci. Czy ono jeszcze jest gdzieś tam? Jest. Zaznaczone. Ono jeszcze jest zaznaczone, ale... Kurczę, jakiś węgiel zebrałem, ale akurat go nie bardzo chciałem. Najwyżej się go wyrzuci. Jeszcze coś... Kurde, gdzie jest ten cały strzelający? Dobra. Spokój jest. Przynajmniej w pobliżu bazy, żeby to wywalić. Tlenu mamy dużo, więc możemy doładować sobie po prostu. Dobra. Placek się wyładował, ale możemy biec. Więc w ten sposób się można szybciej poruszać. O, mamy 28 minut. No trudno. Dobra. Tu jest ten nasz znacznik. O, zaawansowana bateria jonowa, to jest istotne. To tylko tyle nam brakło. Coś jeszcze możemy? Chyba nie. Chyba wszystko żeśmy odzyskali. Dobra, skanuj stworzenia. Tu wiele nie naskanujemy stworzeń, bo jak się zobaczy, to gatunki mamy 4 na 9. Nie, to jeszcze coś można tutaj odkryć na tej planecie. Dobra, i teraz jak się zobaczy... Namagnesowany feryt. Tutaj było miejsce, że była ta technologia, że tak powiem, ten... modulator terenu. Cofnijmy się na wszelki wypadek. Gorzej jest to, że jak się jest blisko, to jakby... Odejdźmy troszkę dalej i teraz powinno się pojawić jeszcze raz. Moduł zakopanych technologii to nie. Namagnezowany feryt. No i teraz tego tutaj nie ma, kurczę. A przedtem było. Więc nie wiem, co o tym myśleć. A odejdźmy kawałek dalej. No jest. To jest właśnie to. Podziemny artefakt.
Osiągnięto cel. Czy on jest gdzieś dokładnie tu, gdzie robimy dziurę w tym momencie? Dobra. No i? Może się dokopiemy do tego artefaktu? No i pytanie, jak to jest głęboko, ten podziemny artefakt. A to co to jest? To jest... Aha, to w ogóle żeśmy się dostali do jakiejś tej. Do jakiejś jaskini. Wow. A to są artefakty obcych. A, czyli to są sześciany wiru, których mamy już od groma. Nie wiem, do czego one są używane, no ale skoro żeśmy już tutaj... Tyle tego znaleźli. Tamta jest niebezpieczna przyroda. Teraz pytanie, jak stąd wyjść? Zakładam, że tędy. No, czy mógłbym się tam wydobyć plecakiem odrzutowym, ale chyba tu jest wyjście. Bo tu się robi coraz jaśniej. Czy coś w ogóle możemy tu przeskanować? Jeszcze jeden artefakt. Korzeń gamma. Nie to chciałem. G. Tylko laser wydobywczy. To nam daje tylko węgiel. A nie, korzeń gamma też dostaliśmy. W sumie można by pozbierać te korzenie gamma, tylko że mamy mało miejsca, więc ja bym nie przesadzał. Kurka blaszka, ale czy stąd się da w ogóle jakoś wydostać? Może jakieś stworzenie? Ła, strzela do mnie. Shit. O, rany. Nie wiem, czy się nie wróciłem przypadkiem, bo teraz to się już zgubiłem kompletnie. Złoże miedzi, zioło gamma. Dobra, jak się stąd teraz wydostać? Mamy 34 minuty, więc pewnie się będę wydostawał w następnym odcinku. To jest mnóstwo niebezpiecznej flory. Ja chcę stąd wyjść, wypuśćcie mnie. No. Ta jaskinia jest jakaś mega duża. Tu mamy artefakt. Dobra, idziemy w górę. Zakładam, że jak się idzie w górę, to się dochodzi do tego.
Dobra, spróbujmy sobie wykopać drogę na zewnątrz. Mam nadzieję, że się nie przekopiuję akurat przez dziurę gdzieś jakąś. Dobra, mamy czysty feryt. Kurde, to może być problem. Jak się nam skończy ten. A jest. Dobra, jest wyjście. Ura! Już się bałem, że... No. Dobra, wydostałem się. Okej. No, to trochę emocji było, przynajmniej z mojej strony, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i cóż, zapraszam, myślę, że jeszcze do jednego. Trzymajcie się. Heja.